Dobrze. Przyjaciele, zrobimy sobie takie, siądźmy proszę już, warsztaty, pociągniemy dalej temat z komunikacji. Chcę dzisiaj rzucić taki wam temat do tego, abyście się też nad nim troszkę porozważali. Chcecie mówić o komunikatach miękkich, o czymś, co się popularnie zwie komunikacją miękką. Pokrótce, co to jest komunikacja miękka? Żebyśmy najpierw mieli obraz tego, nie? Zanim ja to potem wyjaśnię. Chodzi o to, aby nauczyć się do kogoś mówić. Dwie takie wam pokażę sfery. Na przykład kocham cię. Ale w taki sposób, aby ów ktoś był w stanie natychmiast oddać za ciebie życie. To jest komunikacja. To jest nauka komunikacyjna. Lub też powiedzieć do kogoś spieprzaj w taki sposób, aby był zachwycony zbliżającą się podróżą. To jest specyfika komunikacji miękkiej. O co chodzi? Nauczono nas mówić jakkolwiek. Nauczono nas nie poddawać naszych słów prawdzie i prawidłowo uwalnianym emocjom. Tego nas nauczono. Nauczono nas, w jaki sposób mamy być chorzy w naszej komunikacji. Musimy odwrócić to. Nauczono nas wykrzyczeć nasze problemy. Nauczono nas zażądać od kogoś zmian. Ale nauczono nas w jakiś sposób, w sposób miękki komunikować zjawiska. Zważam, że dzisiejszej komunikacji, szeroko po edukacji, nie my tylko komunikacji w kościele, w ogóle komunikacji, w ogóle brak umiejętności uwalniania komunikatów miękkich. Jest komunikacja twarda i miękka. Jeśli o twardej nie chcę rozmawiać, bo to nie o to chodzi. Człowiek, który komunikuje się na poziomie komunikatów miękkich, on o wiele silniej akcentuje aspekt emocjonalny niż inne aspekty. On umie też ten aspekt emocjonalny odpowiednio podać. Też taką bardzo ważną rzeczą w komunikacji miękkiej jest umiejętność wypracowania konsensusu. Dojścia do porozumienia. Gdzie jesteśmy nauczeni, jak przepchnąć coś. Nas też chyba nie trzeba uczyć, jak się coś przepycha. Przepchnąć jest łatwo. A chyba już przeszliśmy tą granicę, że... Znaczy, ja nie mówię o ludziach, którzy nie przeszli granicy kompromisu. Ale jeżeli przeszedłeś granicę kompromisu, to wiesz już, jak przepchnąć. Ale teraz chodzi o to, żebyś się nauczył nie tylko przepchnąć, ale żebyś nauczył się podać coś tak, żeby było jak najmniej kontuzji. Bo żeby coś przepchnąć, kiedy się coś przepycha, powstaje dużo kontuzji. Rozumiecie? Kontuzji komunikacyjnych. A można tak się nauczyć komunikować, że będzie
istnieje takie coś. Wśród na przykład małżeństw. Taka, istnieje taka myśl, jeżeli chodzi o małżeństwa, że małżeństwo się musi dotrzeć. Coś wam powiem. Małżeństwo się może dotrzeć. Rozumiecie? Jest taki profil życia, że się dotrą. Ale jest inny profil życia. Chciałbym, żebyście teraz wiarę swoją uruchomili. Istnieje taki profil życia, że można nie mieć konfliktu. Czy ktoś w to wierzy z was, czy nie, nie wiem. Może być takie małżeństwo, ja wiem, że potrzeba wiary do tego, ale wierzę, że jesteście wierzący. Może być takie małżeństwo i też każda inna taka relacja, gdzie może nie być konfliktu. I my mówimy o relacji, gdzie wchodzi w grę normalnie miłość. Nie mówimy o tym, że relacjonujemy się z ludźmi, którzy są naszymi wrogami, są przeciwko nam i tak dalej. Nie, robimy normalne relacje. Że nie trzeba dotarcia. Może być dotarcie. Ono jest bardziej popularne. Bo się docieramy. A można się nie pokłócić. Nigdy. To jest, widzicie, to jest to. I do tego jest potrzebna komunikacja miękka. Jak się przepychasz, to starasz się szybko uzyskać efekt komunikacyjny. W komunikacji miękkiej jesteś na tyle już silnym człowiekiem, że wiesz, że nic ci nie ucieknie. Komunikacja miękka jest dla ludzi, którzy zechcieli zrobić już ze sobą porządek. I teraz zaczną zbierać profity. Zaczynają zbierać profit tego, że zrobili porządek. Ja czasami słyszę rozmowy ludzi, w jaki sposób koniecznie chcą się do czegoś przekonać. Patrzę na to z boku i tak sobie myślę, ja bym dawno temu w ogóle wyszedł z tego miejsca przekonywania tego człowieka. W ogóle tak bym sobie z nim fajnie coś zrobił, w ogóle, że on by potem przyszedł sam do mnie i przyjął mój tok myślenia. Tylko troszkę więcej czasu bym na to zużył. Rozumiecie? Jako przywódca, urodzony przywódca, uważałem przez lata, że aby ludzie się ciebie słuchali, to muszą czuć wobec ciebie respekt. Tak uważałem przez lata. Już po moim nawróceniu też tak uważałem. Kiedyś uważałem, że respekt z uwagi na jakieś, na siłę, na różne tego rodzaju rzeczy. Potem po nawróceniu uważałem, że respekt z uwagi na namaszczenie, na sukcesy w służbie, a potem przez kolejne lata chodzenia z Bogiem zacząłem rozumieć, że istnieje druga taka jakby równoległa formuła przywództwa. Że oni, ci ludzie nie będą czuć respektu wobec siebie, tylko będą cię kochać. I dopiero wszystko zrobią dla ciebie. Z miłości. Nie z respektu. Nie z szacunku. Do urzędu. Rozumiecie, o czym mówię? Ale z miłości. Ale to zaczęło rozpościerać przede mną zupełnie inną przestrzeń też komunikacji. Inną. Zacząłem widzieć całą filozofię komunikacji miękkiej. Ja nie mówię, że to jest jedyna forma, ale ona jest
rzeczą, którą należy posiąść. Kiedy jest komunikacja miękka pożądana przede wszystkim? Po pierwsze, kiedy poznajemy nowego partnera, kogoś nowego w naszym życiu. Niekoniecznie partnera życiowego, tylko mówię partnera relacyjnego, jakiegokolwiek partnera. Po drugie, kiedy wchodzimy w taki system, nazwę to negocjacji, która jest nastawiona na rozwiązanie, a nie na przeforsowanie problemu, naszego zdania. Wiecie, co definiuje człowieka niedojrzałego? Że koniecznie chce przeforsować swoje zdanie. Przeforsowanie swojego zdania daje mu siłę, poczucie bezpieczeństwa. A wiecie, co definiuje człowieka dojrzałego? Czy człowiek dojrzały wchodzi w komunikację, aby znaleźć rozwiązanie? Jego nie obchodzi przeforsowanie zdania. Jego obchodzi o rozwiązanie. Tutaj wchodzi w grę komunikacja miękka. Również ona wchodzi w grę, kiedy pojawiają się obiekcje w standardowych rozmowach. Kiedy widać, że coś nie działa. Jestem z kimś w relacjach i coś nie działa. Przecież jestem w prawdzie. Przecież uwalniam prawdę, a coś nie działa. Często ludzie, którzy są już odrodzeni z Bożego Ducha, kochają Jezusa, chcą szerzyć Królestwo i znaleźli się na tej drodze, która prowadzi do małżeństwa, zaczynają tam prowadzić pewnego rodzaju, ja to nazywam cichą walkę. Tam cicha walka następuje. Tam jest przepychanie swoich racji, szczególnie na początku, ponieważ bada się tego drugiego człowieka. To jest mocno lękowe. To lękowe. Tam się nie szuka innych rzeczy, tam się na razie przepycha. Ale to nie działa, okazuje się. O, myślałem, że będziemy się spotykać i będziemy razem czytać Biblię. O. Choć obejrzymy jakiś film chrześcijański. Rozumiecie? Film chrześcijański na randce. Film chrześcijański. Jaki? Plagi egipskie. Na randce. Stopnie kuszenia. Wiesz, o czym mówię? Nie działa, to nie działa. Potrzeba innych rzeczy. Potrzeba komunikacji miękkiej. Potrzeba w ogóle wejścia na inny poziom. Rozumiesz? Nie siedzenia, proszę Ciebie, i rozmawiania o tym, jak razem będziecie służyć po krańcach świata. Rozumiesz, co chodzi? No i wtedy, kiedy jest impas, kiedy zupełnie wszystko padło, wtedy komunikacja miękka jest po prostu jedyna. Kiedy wszystko padło. I chce już się rozejść, pójść w dwie strony. Ludzie chcą odejść. Z relacji wyjść. Zamiast wychodzić z relacji, trzeba rozpocząć komunikację miękką. Jak to działa w praktyce? Po pierwsze, trzeba zacząć słuchać, a nie gadać. Najpierw. Już się wygadałeś, już powiedziałeś wszystko. Już określiłeś wszystkie swoje potrzeby, pragnienia, wszystkie swoje, dałeś wszystkie informacje. Co robisz? Jaki jest początek komunikacji miękkiej? Zaczynasz słuchać. Nie grzecznościowo, tylko z uwagą. Z uwagą. Skupiasz się i z uwagą słuchasz. Dowiesz się ciekawych rzeczy, jak przestaniesz mówić. Ciekawych rzeczy się dowiesz. O swoim przyszłym mężu, przyszłej żonie, partnerze relacyjnym, kimkolwiek.
musisz zacząć pokazywać zainteresowanie argumentami drugiej strony. Zainteresować się argumentami drugiej strony. Nie budować natychmiast kontrargument. Nie kontrargument, żeby potwierdzić swoje przekonanie. Tylko zainteresować się argumentem drugiej strony. Wiecie, jak to działa w służbie na przykład? Spotkasz muzułmanina i on zacznie ci argumentować, że jest Allah, a jego w ogóle jedynym prorokiem jest Mahomet i zacznie cię informować. Komunikacja twarda będzie polegała na tym, że ty powiesz, nie, to jest nieprawda. Jezus jest Bogiem, Jezus umarł za nasze grzechy. Rozumiesz, o co chodzi? W 90% nie przyprowadzisz go do Jezusa. Tylko się pogadasz. Rozumiesz? Ale jak możesz usiąść i zapytać, powiedzieć, słuchaj, a dlaczego tak uważasz? Czemu Mahomet jest jedynym prorokiem? A cóż takiego on zrobił? W ogóle wiecie, że większość muzułmanów, których spotkacie, nie ma bladego pojęcia o Koranie. Oni nie mają bladego pojęcia, tak jak większość katolików, których spotkasz, nie ma pojęcia o Biblii. Większość muzułmanów w ogóle bardzo mało wie o Mahomecie, o Allahu. Rozumiesz? Kiedy wprowadzisz człowieka takiego w miejsce, w którym będzie miał argumentować, a ty będziesz żywo zainteresowany jego argumentami, to wiesz, co się stanie w pewnym momencie? Jemu się kończą i argumenty. On nie ma nic do powiedzenia. A z drugiej strony ma cały czas ciebie przy sobie. Rozumiesz, o co chodzi? I masz przestrzeń. Co jest bardzo ważne, żeby się uzbroić w cierpliwość w komunikacji miękkiej? Cierpliwość, cierpliwość. Wiecie, co to jest cierpliwość? Jest taki owoc naszego odrodzonego ducha. To jest długotrwałe oczekiwanie na coś, mimo niedogodności lub cierpień. Z pasją. Taka jest głęboka definicja tego zjawiska. Kiedy jest mowa w greckim o cierpliwości, to jest odniesienie do tego, że ofiara leży na ołtarzu ofiarnym i sama się zażyna. Taka jest głębia pojęcia cierpliwości. Rozumiecie? To jest coś takiego. I co? Jaka jest kolejna bardzo ważna rzecz w komunikacji miękkiej? Wyrazić zrozumienie. Wyrażam zrozumienie dla twoich poglądów. Wyrażam zrozumienie dla tego, co czujesz. Wyrażam zrozumienie. Co to znaczy, że wyrażam zrozumienie? Rozumiem to. I to nie oznacza, że ty się zgadzasz definicyjnie z tym. Rozumiesz, o co chodzi? Ale rozumiem ciebie. Rozumiem, że tak czujesz. Rozumiem, że tak myślisz. A w ogóle, żeby... Dlatego komunikacja miękka jest ściśle związana z intencjami, czy my tego chcemy. Bo jak na przykład ty będziesz to robił na siłę, to co ja teraz uczę, nic ci z tego nie wyjdzie. Za cholerę, no nic. Jak możesz zrozumieć? No tak, rozumiem cię. Rozumiesz? Ale chciałbym, żebyś mnie posłuchał. W ogóle przestań. Rozumiesz, to rozumiesz. Rozumiesz nawet to, że cię nie chcę słuchać. Ale to rozumiesz. Coś, co nazwałem DNA komunikacji miękkiej. Po pierwsze, stosowanie empatii i pokazanie umiejętności spojrzenia na problem z perspektywy naszego partnera. To jest podstawa. Stosowanie empatii i pokazanie umiejętności spojrzenia na problem z perspektywy partnera. Proste słowa do tego. Twoje stanowisko jest takie. Twój pogląd jest taki. Rozumiesz? Mówisz do człowieka w ten sposób, tak? Jakbyś stał w jego miejscu. Komunikujesz to w ten sposób. Nie mówisz
ktoś powiedział jakieś zdanie, jakieś słowo, nie bierzesz tego zdania i tego słowa jakby z powietrza, tylko mówisz, jakby komunikujesz mu, że usłyszałeś, że to od niego wyszło, że to wyszło z niego, że on jest właścicielem tego poglądu. To jest dla człowieka bardzo ważne, bo to dowodzi, że go uważnie słuchasz i bierzesz go poważnie. Druga rzecz, posługiwanie się argumentami strony trzeciej. Na przykład rozmawiasz z człowiekiem i mówisz tak, to o czym mówisz, prawda, słyszałem już od innych ludzi wcześniej, stąd wiem, że możesz mieć rację. Informujesz człowieka o tym, że już gdzieś to słyszałeś. Kiedy człowiek to słyszy, natychmiast podnosi się jego poczucie bezpieczeństwa i jego otwartość na twoją osobę. Wystarczy, że usłyszy z twoich ust, że już gdzieś słyszałeś tą tezę, ten pogląd. Tak działa umysł człowieka. Dalej. Coś, co nazywam przywołaniem czytelnych kryteriów. Jeżeli ktoś coś mówi, rozumiesz? Do ciebie coś komunikuje. Ty mówisz, tak, czytałem o tym w piśmie. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Czytałem o tym w piśmie. Albo faktycznie wiesz to, co przeżywasz, to czytałem w książce u Huygena. On też to przeżywał. Dajesz człowiekowi informację, rozumiesz, że są jakieś źródła na to, co on przeżywa. Utwierdzasz człowieka. Dlaczego tak ważną rzeczą w komunikacji miękkiej jest utwierdzanie człowieka w tym, że prawidłowo przeżywa, czy też to, że liczysz się z jego przeżywaniem? Ponieważ to otwiera człowieka na ciebie. To są ważne komunikaty, a bardzo proste. Praktykowanie tak zwanych zwrotów miękkich. Na przykład, czy pomogłoby ci to lub tamto? Na przykład ktoś ci coś mówi. Mówisz na przykład, słuchaj, a jak myślisz, czy może ta sytuacja by ci pomogła? Nie mówisz takiej rzeczy. Powinieneś to zrobić. Albo prawda Boża jest taka. Tylko mówisz tak. Jak myślisz, czy ta by ci pomogła? Wiesz, gdybyś tak może zrobił, jak myślisz, czy to by ci pomogło? Co robisz? Podajesz człowiekowi rozwiązanie. W ogóle zauważasz, co robię? Podaję mu rozwiązanie, stawiając jego jako arbitra nad tym rozwiązaniem i pozwalając mu zdecydować o tym rozwiązaniu. No kurczę, komunikat miękki. Zamiast powiedzieć, to trzeba zrobić. Co myślisz o tym, żeby tą rzecz zrobić? Jak uważasz? Może to jest dobry pomysł. Zechciałbyś się zastanowić nad tym tematem? To proste zmiany w zwrotach. Małe, proste zmiany. Nic nie kosztujące. Troszkę skupienia. Odrobinę skupienia. To jest, przyjaciele, przekonywanie bez narzucania swojego zdania czy naruszania autonomii słuchacza. Tak się przekonuje. W ogóle człowiek pragnie być integralny. On chce. Cały czas. Czemu chcesz mu to zabrać? Czemu chcesz zabrać w komunikacji człowiekowi jego panowanie nad swoim życiem? Nie zabieraj mu tego. Podaj mu różne rzeczy na miękko. Bez tych emocji. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nic nie da. Nic. Podaj mu tak, żeby myślał, że sam to wymyślił. To
To dla tych, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości, bo tylko oni mogą to robić. Bo jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to będzie koniecznie chciał komuś coś wrzucić i żeby to było widać, że to od niego wychodzi. Rozumiecie? Mnie nie zależy, co od kogo wyjdzie. Mnie zależy, żeby coś zadziałało. Mnie by się udało, jak ja bym umiał wstrzyknąć komuś prawdę strzykawką, to bym w ogóle niechcący się na niego przewracał za strzykiem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja absolutnie bym się w ogóle tutaj nie wciskał, mnie w ogóle nie zależy na tym, żeby on przyjął moje zdanie. Mi zależy, żeby ten człowiek przyjął dawkę prawdy. Co mnie zależy jak? Użyję komunikatów miękkich. Podejdę go. Bo go kocham. Stosowanie tego prowadzi do rozładowania napięcia, zbudowania przyjaznej atmosfery i kreowania partnerskiej relacji. Bardzo ważne w komunikacji miękkiej jest budowanie przyjaznej atmosfery w rozmowie. Budujemy przyjazną atmosferę. Nie burczymy, nie huczymy, nie warczymy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mówimy, kurczę, tak. Nie urządzimy tych rzeczy wszystkich. Mi się od razu kojarzy, taka matka u nas tam jest teraz, to już te dziecko trochę urosło. Ja ją nieraz widziałem, jak ona z Biedronki wychodziła, człowieku, w takiej mieszka, kamienicy wychodziła. Uspokój się! No, Boże, mówię, na terapię to dziecko będzie. Rozumiesz? Teraz trochę po drodze już tak nie drze na niego, nie? Jak ja ją zobaczyłem, taka chuda, proszę Ciebie, jak ona darła się na to dziecko, mówię, Chryste, jedynie chodząca nerwica, wiesz, nie? Trzeba budować przyjazną atmosferę w rozmowie. Trzeba tego się uczyć. Trudno ci jest to robić, to się módl. Jeżeli nie potrafisz budować przyjaznej atmosfery w rozmowie, to idź do komory swojej i wylej swoje serce przed Bogiem Twoim. To zrób. I powiedz, Boże mój, nie potrafię budować przyjaznej atmosfery w rozmowie. Jestem jak piła do drewna. Taki jestem, Boże. Zmiłuj się nade mną. Przez Chrystusa Jezusa. Musisz dbać o partnerskie relacje. Czyli ta komunikacja miękka, ona musi być ciągła. Ona musi cały czas się zdarzać. Rozumiesz? Ludzie, którzy chcą, żeby to działało w ich życiu, muszą uczyć się, jak się zaczepiać na miękko. W różnych sytuacjach. Rozumiesz? Nie separować się, tylko się na miękko zaczepiać. Po prostu. W różnych okolicznościach, sytuacjach. Jeśli chcecie coś budować, to musicie pozyskiwać, cokolwiek budować, ja mówię, na jakimkolwiek poziomie, musicie pozyskiwać partnerów do budowania. Komunikacja miękka będzie powodowała, że miejska, będzie powodowała, że będziecie pozyskiwać takich partnerów, bo ludzie chcą być na stałe z tymi, którzy podchodzą do ich życia na miękko. Ludzie, którzy są ludźmi twardej komunikacji, mogą być ludźmi prawdy i też się będzie z nimi chciało być, ale czasem. A rozumiesz? Czasem się będzie z nimi chciało być. Bo czasem chce się od kogoś dostać w mordę, bo już się wie, że jest się w takim miejscu. Ale częściej chce się być przez kogoś przytulany. Rozumiesz, o co chodzi? Częściej. Na jedno dostanie w mordę 10 przytulek. Tylko to częściej. Ta komunikacja miejska, nie miejska znalazłem człowieku, autobusem przyjechał.
jest istotne jeszcze? Umiejętność przekazywania różnych perspektyw danego zagadnienia. W komunikacji miękkiej pokazujemy rzeczy z różnych perspektyw. Jak na twardo z kim się komunikujemy, to my w ogóle walimy jedną rzecz, jeden taki kierunek. Ale weź to z różnych stron pokaż. Różnych. Ja kocham mądrość żydowską. Nie wiem, pewnie słyszeliście takie, to jest tak anegdota, ale ona właśnie pokazuje, w jaki sposób rabini używają komunikacji miejskiej, miękkiej. Prywia. Miękkiej na stałe. Przychodzi Żyd do rabina i mówi: Rebe, ja mam straszny problem. W domu to jestem ja, jest moja żona. Jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, teściowe. I my mamy jedną izbę. Ja już mam potąd tego Rebe. Co ja mam robić? A Rebe mówi: Moszek, ja wiem. Ty masz kozę? A mówi: mam. To weź to kozę na tydzień do domu. A moje Rebe, przecież ja będę miał w ogóle ciasto i będzie jeszcze śmiercić. Ty weź kozę do domu. I ty przyjdź za tydzień. Moszek wziął kozę do domu. Wraca po tygodniu. Rebe, katastrofa. I ja, i żona, teściowa, i dzieci, koza, i śmierci. Koniec Rebe. Moszek, ty teraz weź to kozę, wyprowadź z domu. I ty przyjdź za tydzień. Przychodzi Moszek, przychodzi za tydzień. Rebe pyta: jak jest Moszek? Chwała Bogu. Mówi: jak tę kozę wyprowadziłem, to jest luz jak nikt. Rozumiecie, o co chodzi? Pomógł Rebe? Pomógł. Ani grosza nie włożył. Nie trzeba było zapomogi, nie trzeba było nic. Komunikacja miękka, zastosowanie techniki. Rozumiem, wszyscy szczęśliwi. Chodzi o to, żebyśmy umieli rzeczy przekazywać z różnych stron, z różnych perspektyw. Kiedy komunikujemy, nie musimy centralnie tylko łupić między oczy. Nie! Można inaczej. Rozumiecie? Niektórzy zapomnieli o słowie od Boga i mówi: bądźcie jak węże. Zawsze każdy myśli, żeby tylko być jak gołębica. Rozumiesz? I walić prawdę prosto w oczy. W ogóle jestem czysty, mówię prawdę. Zapomniałeś, co Pan powiedział. Bądź też jak wąż. Tak? Dojdź do drugiego człowieka często w pokrętny sposób. Jak wąż. Ważne jest, abyś do niego dotarł. Rozumiecie, o czym mówię? To jest filozofia komunikacji miejskiej. To jest sztuka przekonywania bez naruszenia autonomii rozmówcy. Można tak przekonywać ludzi, można tak z nimi komunikować. Ktoś powie: to jest manipulacyjne. I owszem, to jest manipulacyjne. Manipulacji nie ma nic złego. Wiecie, co jest ważne w manipulacji? Czy intencja jest zdrowa? Jak jest zdrowa intencja, to manipuluj ludźmi, żeby osiągnąć cel. Intencja ma być zdrowa. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To jest nieważne, że ty manipulujesz kimś. Ważne, że masz zdrową intencję. Każdy rodzic manipuluje dziećmi. Jak do mnie przychodzą ludzie: ja tam nie manipuluję. Nie masz dzieci? No mam. Ja mówię: to nie mów mi, że nie manipulowałeś dziećmi. Błagam cię. Nie ma takiego rodzica, to dziećmi nie manipulował. No proszę cię. No jak? No nie ma takich rzeczy, nie? Każdy rodzic manipuluje dziećmi. Bajki się opowiada, to jest manipulacja. Rozumiecie, co to jest? Opowiadanie bajek dzieciom. Bo konsekwencji bajka wygląda w ten sposób, że jak będziesz nie grzeszy, to cię czarownica zeżre. No jak będziesz grzeszny, proszę ciebie, to cię ochronię. Tutaj mama i tata od czarownicy. Się bajki opowiada, nie? Z moralem. Wszystko manipulacja. Dlatego manipulacja to jest rzecz neutralna. Jezus manipulował ludźmi. To był manipulat pierwszej ligi, tylko on chodził z ojcem. Jakie on im głupoty tam opowiadał, człowieku, i on im bajek naopowiadał. Te wszystkie przypowieści to są bajki. Był król. Jaki był król? Gdzie ten król był? W
Czym on był? Jak Jezus człowieku poruszał, on mieszkał, jak byliście w Izraelu, to wiecie, gdzie on mieszkał. Na kamach chodził, człowieku, tu przeszedł, tam przeszedł. Człowieku, taki był Jezus obeznany, że miasto było niedaleko w ogóle niego, kilku tam tysięcy, tam nigdy nie był. Rozumiecie, ludzie to mają takie w ogóle wyimaginowane pojęcie. On im baśnie opowiada, jakiego tam króla widział, jakie on tam rzeczy, jakiego on króla widział, kogo? Jezus pierwszego króla co w życiu zobaczył, proszę ciebie, to był ten kretyn, co go tam w płaszczu brali, jakoś nazywał się Herod. Takiego króla zobaczył. Co to za te przypowieści? Bajki wszystko, jakie to miało cel? Ustawienie uczniów. Ustawienie. O talentach przypowieści, co to miało za cel? Wystraszyć. Pokazać, jak zmarnujesz, to pójdziesz do piekła. To nie dostaniesz nagrody. Co to, uważacie, co to w ogóle wszystko jest? Cały czas jest balansowanie na bazie, proszę ciebie, nagroda, kara, nagroda, kara, nagroda, kara, nagroda, kara. Zauważacie te rzeczy, się nie chce zaufać, się nie chce, nie? Chce się idealistycznie to wszystko, bo tego nie jest idealistycznie. Jezus manipulował, tylko miał serce Boga. Rozumiecie? Serce Boga. Jak Bóg by nie manipulował nami, to byśmy poginęli dawno wszyscy. Wszyscy byśmy poginęli. Ile On się napracował, żebyśmy Ewangelię przyjęli. Przypomnijcie sobie. Ile trzeba było hopsztosów różnych, żebyśmy się narodzili z Bożego Ducha. Ile to trzeba było różnych rzeczy zrobić. To są manipulacje wszystko. Sztuka przekonywania bez naruszenia autonomii. Komunikaty miękkie. Charakterystyka komunikacji miękkiej. Unikaj uogólnień. Przestań uogólniać. Nie mów na przykład, wszyscy tak mówią. Na pewno tak wszyscy nie mówią. Wiesz, tak cały Kościół uważa. Nie, na pewno tak nie uważa. Wiesz, on robi, ten człowiek robi w ogóle zawsze takie rzeczy. No nie zawsze. Nie uogólniaj. Mów konkretnie. Rozumiesz? Szczegółowo. Nie mów do kogoś, wiesz, to zawsze się przez ciebie tak czuję. No nie czujesz się zawsze tak przeze mnie. Dzisiaj się tak przeze mnie poczułem, bo cię zraniłem. Przepraszam cię. A nie czujesz się tak zawsze. Dzisiaj się tak czujesz. No może jeszcze się poczułeś tak przedwczoraj. Też przepraszam. Unikaj kategorycznej oceny wypowiedzi i zachowań. Unikaj takich kategorycznych ocen. Oczywiście bywają sytuacje, że trzeba dokonać cięć w komunikacji. Ale zazwyczaj nie trzeba. Czasami trzeba, ale zazwyczaj nie trzeba. Ja to na nie. Znaczy ja nie mam takich doświadczeń. Bo ja nie jestem w relacjach, w których ja bym musiał ciągle dokonywać cięć, ja bym się wykończył. Przepraszam, ja na pewno bym nie dał rady na przykład być w takiej relacji małżeńskiej, że ja ciągle bym musiał dokonywać jakichś przepchnięć, jakichś cięć, jakichś takich. Wiesz o co chodzi? Ja bym nie. Zwariowałbym człowieka, powiedział, nie, to się trzeba rozwieść. Rozumiesz, co chodzi? Tak nie można. Też bym się nie mógł przyjaźnić, jakbym ciągle musiał się przepychać z kimś. Chodźmy na pizzę, pokłócimy się, będzie super, rewelacyjnie, wiesz o co chodzi. Ty mi pieprzniesz prawdę, ja tobie, będzie rewelacyjnie, będziemy super zdomowani wieczorem. Wiesz o co chodzi? Nie, nikt tego nie chce. Tak nikt nie chce żyć. A więc nie ma, nie trzeba ciągle kategoryzować, w ogóle mówić, wiesz, bo to jest takie. No tak, to co mówisz, to się zalicza do zaburzeń, to się zalicza do tego, to się zalicza do tego, tamto do tego, to jest namaszczone, tamte, wyluz. Zostaw tą rzecz. Pozwól, bo właśnie, żeby po plecach podrapać. Unikaj też ciągłego konfrontowania twojego partnera relacyjnego.
Ciągła konfrontacja. U ludzi jest taka ciągła konfrontacja. Rozumiecie? No unikaj tego. W komunikacji miękkiej unikaj tych rzeczy, bo nie potrzeba tego. Bardzo istotną rzeczą jest empatia, czyli umiejętność spojrzenia na problem oczami drugiego człowieka. Ja o tym już mówiłem, że kiedy komunikujemy z drugim człowiekiem, to jest nasza racja, rozumiecie? I jest jego racja. Kiedy chcemy komunikować miękko, my musimy przyjrzeć się na rzeczy z jego perspektywy. Nie umiesz tego robić, do komory i się modlić. Boże, naucz mnie empatii. Duchu Święty, uczyń mnie człowiekiem, który będzie patrzył oczyma drugiego człowieka. Używanie zwrotów miękkich pod tytułem proponuję, sugeruję, zależy mi. Proponuję, a nie musisz. Zrób to. Proponuję. Sugeruję, że mógłbyś to zrobić. Masz to zrobić. Powinieneś to zrobić. Musisz to zrobić. Sugeruję, że mógłbyś tak postąpić. Diabeł będzie cię oszukiwał, że to jest za słabe. Że trzeba przywalić z grubej rury, aby człowiek pojął. Wiecie, o co chodzi? Diabeł w ogóle chce, żebyśmy uważali innych ludzi za debili. Wiecie, to jest takie, że no to jest debil, muszę mu przywalić konkretem, bo jak mu nie przywalę konkretem, to on aluzji nie zrozumie. Rozumiesz? Są debile, ale nie wszyscy. Czy spotykasz z debilem, no to musisz zadziałać jak z debilem. Wśród Greków bądź jak Grek, wśród debili jak psychiatra. Rozumiesz? Musisz zadziałać zgodnie z odpowiednim przeznaczeniem jakby tej relacji, jakby tam potrzebą też w pewnym sensie. Tak, ale to będziesz miał rzadko. Częściej będziesz miał ludzi, do których możesz tak w ogóle mówić na takim poziomie. Ja ci sugeruję, żebyś to zrobił. Proponuję ci takie rozwiązanie. Używasz takich spójników, jak na przykład jednak, z drugiej strony, tak, ale, pokazujesz pewnego rodzaju inną sferę, ale właśnie w ten sposób. Rozmawiasz z kimś, mówisz, no tak, wiesz co, w jakimś sensie masz rację, jednak z drugiej strony można by tą rzecz tak obejrzeć. I podajesz to w ten sposób. Wiesz, o czym mówię? Nie skrótem myślowym, tylko weź mu podaj to w ogóle. Nie bój się, że on nie weźmie tego. Mów w trzeciej osobie liczby mnogiej w wielu przypadkach. Zachęcaj na przykład tak. Zróbmy to. Na przykład, kiedy mówisz do kogoś, żeby coś zrobił, na przykład, możesz użyć takiego zwrotu, wiesz, jakbyśmy to tak zrobili, to by było dobrze. To od razu rozkłada ciężar. Mówisz to samo, gdy wiesz tak, zrób to, to jest komunikat twardy. Kiedy powiesz w ten sposób, dobrze by było, gdybyśmy tak to zrobili. To jest komunikat miękki. A przekaz jest tej samej treści. A rozumiesz? Tej samej treści. Ale jest to rozłożony ciężar. Dlaczego chcę, żebyście takich rzeczy widzieli? Ponieważ jesteśmy skazani na komunikację międzyludzką. My jesteśmy skazani na siebie, jesteśmy skazani też na innych ludzi. W innym wypadku byśmy byli samotnikami, byśmy byli zamknięci w jakichś w ogóle własnych enklawach. Będziemy mieli też do czynienia z ludźmi bardzo różnego gatunku w życiu. I komunikacja miękka będzie nam pozwalała
wychodzić z różnego rodzaju relacji, nawet takich negatywnych, bez szwanków bardzo często. Nie będziemy też musieli włożyć tak dużo energii w przepchnięcie różnych prawd. Rozumiecie? Jeśli czegoś nie pojmujesz w tej materii, do komory. Zamiast modlić się o to, aby Bóg cię posłał na krańce ziemi, jak jesteś do tego przyzwyczajony w ruchu przebudzeniowym, On cię i tak pośli. Nie przejmuj się. Nie musisz modlić już, żeby cię na krańce ziemi posłał. Rozumiesz? Bo ty już się 1000 razy ogłaszałeś, że na krańcach ziemi będziesz głosił Chrystusa. Teraz przyjdź, powiedz: Boże, już tymi krańcami ziemi to wiem, bo już jestem tego pewny, ale jeszcze dobrze by było, żebym na tych krańcach ziemi umiał się dogadać. Żebym umiał się skomunikować, Panie, a nie, że ja tam pójdę i ja tam w ogóle utknę. Naucz mnie, Duchu Święty, komunikacji miękkiej na wszystkich krańcach ziemi. Tak pomóż swoją modlitwę. A potem wyznawaj: Boże, dziękuję Ci, że jestem posłany na wszystkie krańce ziemi, aby głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i świetnie się komunikować z każdym człowiekiem na poziomie komunikacji miękkiej. Rozumiesz, o czym mówię? Poszerz się i trenuj się z innymi ludźmi. Trenuj się w tym miejscu, w którym jesteś. Zobaczysz też, jak to będzie zmieniać ludzi, do których mówisz. Jak to będzie inne niż do tej pory to, co robiłeś. A diabeł będzie przychodził i będzie mówił: człowieku, wchodzisz w kompromisy, rozmiękczasz się, wytracasz bieg, cienki jesteś, rozumiesz, o co chodzi? Kurczę, masz Bożą prawdę i od razu powinieneś nią walić, na co ty czekasz? Ty, mówi humanista, ty. Tak będzie do ciebie mówił diabeł. Tylko pamiętajcie, wtedy przypomnijcie sobie ten fundament, co mówiłem wcześniej. To jest nikt. Nikt. Kiedyś taki stary recydywista w więzieniu powiedział mi taką prawdę i Duch Święty mi ją zostawił w głowie. On powiedział do mnie tak: mało lat, pamiętaj, bardzo ważną rzeczą jest, żebyś to wiedział. Nie jest ważne, co kto mówi, ale kim jest ten, kto mówi. Stary recydywista nie powiedział. Jest nieważne, co mówi diabeł. Ważne, jaki jest diabeł. Rozumiecie? A więc nie daj się oszukać na poziomie komunikacji. Nie daj się wybić z tego. Bądź człowiekiem, który się będzie uczył. Gdyby ludzie dzisiaj zechcieli te rzeczy robić, zechcieli, gdyby w ogóle chcieli pociągnąć komunikacją miękką w ogóle różne rzeczy. Gdyby chcieli na przykład, kiedy mają jakąś pracę do wykonania, tą jakby, czy też kiedy wchodzą w jakiś kontrakt, podpisują jakiś kontrakt, gdyby chcieli przypilnować tego kontraktu komunikacją miękką. Gdyby chcieli się dopytać, jak się czujesz, co u ciebie, jak się trzymasz, zupełnie jakby z boku osoby, z którą mają podpisać kontrakt, to ta osoba zupełnie by reagowała inaczej. Gdyby chcieli w to włożyć coś miękkiego. Amen. Amen.